bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest projekt E. Dotyczy zmiany przeznaczenia środków finansowania finansowych przeznaczonych na zadanie priorytetowe współfinansowanie z Zielnicą 10 gminą zakupu radiowozów znakowanych dla Komisariatu Policji 6. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 20 tysięcy złotych zabezpieczone uchwałą z dnia 9 października 2012 na zadanie priorytetowe współfinansowanie z dzielnicą 10 i 11 zakupu radiowozów oznakowanych dla Komisariatu Policji 6 na realizację następujących zadań. Pierwsze, współfinansowanie z dzielnicą 11 i 10 oraz Policją zakupu radiowozów oznakowanych dla Komisariatu 6 w Krakowie 12 800 i dwa dodatkowe płatne patrole policjantów we wskazanych przez dzielnicę miejscach kwota 7200 zł. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana na wniosek Komisariatu Policji są wynikiem obniżenia środków na zadania priorytetowe na 2000 zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa. Chciałem powiedzieć, że po prostu no, szkoda, że tak się stało, bo mielibyśmy plany wyrozumień 91. Na pewno, jeżeli chodzi o to, że wszyscy mówią, że są potrzebne. No i taką sugestię przyjął komendant, że w wskazanych miejscach, w czasie policjanci będą patrolować i dbać dodatkowo o w określonym czasie o bezpieczeństwo mieszkańców naszej dzielnicy. Dziękuję. Ja mam uwagi do uzasadnienia. Mianowicie pierwsza część uzasadnienia rzeczywiście jest prawdziwa, natomiast druga jest niejako rzeczywistości ma. Bo zmiany są wynikiem obniżenia środków na zadania priorytetowe dzielnic na rok 2013 zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa. Z tego co wiem, dzielnica 9 w ogóle nie chciała finansować od samego początku radiowozów. Od samego początku nie było. Czy przed obniżeniem, czy po obniżeniu, czy po dołożeniu. Nie było w zadaniach priorytetowych radiowozów i nie mają żadnej takiej uchwały odnośnie zakupu radiowozów. I ta zmiana wynika z tego, że dzielnica 9 nie dołożyła się do zakupu radiowozów. Stąd wynika zmiana, bo gdyby dzielnica 9 dołożyła się, możliwość byłaby zakupienia tych radiowozów w takiej kwestii. To nie jest tak, ale... Znaczy, jak nie jest tak, proszę pana? No to są fakty. Dlatego proszę o wykreślenie uzasadnienia, które no, no niestety pan to ma za błąd. Proszę pan, niech pan przeczyta pismo komendanta policji. Komendanta policji, które było na komisji czytane. No ja to pismo znam. No jest jasno napisane. W związku z brakiem finansowania dzielnicy zadań powierzonych. Nigdy nie wypadł z priorytetów ani złotówki. Państwo mi zarzucali, że mówię nieprawdę, pan Mieczysław i pan radny Zero docenił, że nieprawda, że nasza dzielnica, ja wiem, że najwięcej, ale jest w czołówce dawania na bezpieczeństwo, bo dzielnica 9 tylko z bezpiecznego składała 12 tysięcy. My w sumie daliśmy około 50 tysięcy, a oni 12. Więc jest troszkę delikatna różnica. Jest troszkę delikatna różnica. Zbiegając od uchwały w takim układzie, bardzo bym prosił, w imieniu proszę, żeby było zaproponowane, aby przewodniczący Rady Dzielnicy 12 zwrócił się do komendanta policji. Ja nie będę wracał. Ale ja proszę o to, żeby nie ma pan prawo jako komisja bezpieczeństwa. Ale pan odpowiedź. Ma pan prawo jako przewodniczący. Dobrze, więc jako przewodniczący zwrócę się po prostu do komisji, do komendanta. Za ostatnie, nie wiem, 4 lata, żeby było rozpisane. Nie, pan przewodniczy, że w tym roku, bo ja mówię. Nie, panu. Ja mówię o przed... Dobrze, może się pan zwrócić za ostatnie 2-3 lata. Dobrze, proszę się zwrócić. Proszę tylko zadania priorytetowe, które. Mówimy o zadaniach priorytetowych. Nie powierzono priorytetowych. O przekazanych środkach. 9, 10, 11 zadań priorytetowych. Panie przewodniczący, o przekazanych środkach przez dzielnicę na bezpieczeństwo. Zadań priorytetowych. Priorytetowych. Bo państwo sobie tymi środkami bardzo rozpoznają. No mówię, no ta treść argumentu. Zmiany są wynikiem obniżenia środków na zadania. Przepraszam bardzo, obniżyliśmy na wniosek. Tak, myśmy obniżyli, ale pisma wynika, że dzielnica 9 kompletnie się obniżała. Panie przewodniczący, jesteśmy na sesji dzielnicy 12 i mówimy o środkach finansowych dzielnicy 12, tak czy nie? Tak. Dziękuję bardzo. Tak, ale nie, nie, pan bez siebie mówi, że jest pisma. Skupmy się na uchwałach dzielnicy 12. Nie, no pan, nie, no, pan w tym momencie mówi, że dzielnica 9, dobrze, nie będziemy. Nie będzie o dzielnicy. Ja wnioskuję o wykreślenie tego, że zmiany są wynikiem obniżenia, bo to było. Głosuj się po prostu albo dyskutujmy. Nie obniżamy wcale. Nie, nie. Wniosku 100 tysięcy
20 tysięcy. Rozdzielamy tylko, panie Stanisławie. Dokładnie tak, ale mieliśmy na to zadanie było przeznaczone pierwotnie więcej pieniędzy. Tylko w wyniku obniżonych środków przez prezydenta na zadaniach priorytetowych dzielnica uchwałą, którego w którymś momencie zdjęła zadania i dla policji, i dla straży pożarnej pieniądze. Dziękuję. Ale to nie może być napisane tak, bo w tej chwili nie zmieniamy żadnej kwoty, panie. Ale tutaj nie jest napisane, że nie, rozdzielamy tylko kwotę. Ale w uzasadnieniu. Ale w uzasadnieniu pan pisze, że to jest obniżenie na skutek mniejszych pieniędzy z zarządzeniem prezydenta miasta. Dlatego chciałem wykreślić, ale pan... Tutaj te same kwoty są. Proszę bardzo, pan Konrad. Ja mam pytanie do punktu drugiego. Dodatkowe płatne patrole policjantów rozkazanych przez dzielnicę 12 miejsca. Czyli rozumiem, że z pieniędzy rady będziemy się dorzucać do pensji policjantów w ramach obowiązków, które mają normalnie pełnić, tak? Czyli nie, dodatkowe patrole. Dodatkowe patrole. Nie, to jest normalnie. Na godzinę, czy chcesz formułować, tak, że sobie kogoś, to... Nie, nie, ja pytam. Tak, pytam. Pytam. Mamy to... Czy będą na godzinę, czy jakiegoś... Oczywiście, w godzinach wolnych policjanta, jeżeli się deklaruje, a znowu też nie ma tak dużo chęci, na to idzie po prostu w dodatkową służbę. Chciałem zapytać jeszcze... Te miejsca, kiedy będzie uchwała, jak to środki trafią na konto domeny policji, wtedy będziemy mogli mówić o tym, że wskazujemy miejsca. Okay. Proszę bardzo. Dobrze, a jeszcze mam takie pytanie. No jest to, policja jest jednostką budżetową. To jak my możemy jako Rada Dzielnicy finansować patrolowanie policji? To ta każda instytucja może wystąpić. Szkoła może wystąpić. Możemy to robić. Szkoła może wystąpić, nauczyciel prowadzi zajęcia i wystąpić do Rady Dzielnicy o sfinansowanie prowadzonych zajęć. To nie jest to samo. Nie, to nie jest opiekę to samo. Opiekę nad dziećmi? Będziesz mogła już wystąpić. Możemy, jeżeli są same gminy, możemy. Ale możemy gminy antywiantować. 11 dzielnica to już od razu robi. Nie, to nie jest by podzielić. Panie przewodniczący, proszę o podzielić mi głos. Proszę bardzo. Dwa pytania mam. Pierwsze to zacznę od drugiego, tego co pan poprzednik mówił. Czy komisja może nam powiedzieć, ile za 7 200 odbędzie się tych patroli i w jakim okresie czasu one będą za te środki chodziły dodatkowo? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie mam takie. 12 800 to jest kwota, ile to jest procenta z kwoty, którą daje pozostała dzielnica 10, 11? 70, czy to jest po 33,3? Czy jak? Zacznę mówić od pytania. No. Jest to współfinansowanie. Współfinansowanie radiowóz kosztuje około 80 tysięcy złotych oznakowany. Więc mówię, ale dajemy to po 33%, czy nie? My, dzielnicy, pozostałe dwie dzielnice. Nie. Ale współfinansowanie. Bo policja daje coś też. Tak. Czyli 12 800 to jest jedna trzecia tego, co dają pozostałe dwie dzielnice. My współfinansujemy pół radiowozu jako dzielnicę, a policja daje drugą połowę. Czyli tak zwane 50 na 50. Tak jest. Tak, a jeżeli chodzi o to, to jest w granicach, myślę, że patrol trwa, jest 8 godziny, czyli tak normalna dniówka pracy i nie pamiętam ile w tej chwili dokładnie, ale chyba około 200 zł kosztuje brutto, taka dniówka brutto. Jednego. 200 zł chyba kosztuje. Tak mi się wydaje, że tak to jest wyliczane. Jeżeli sobie przypominam, jak wydałem przy okazji, to trzeba podzielić na dniówki. To jest na ile dni? Myślę, że chyba 36 patroli chyba wychodzi jednoosobowych na terenie dzielnicy. Także. Czy podobne finansowanie było w ogóle w budowie komisariatu? Miasto dało 50 i policja nie wiedzieliśmy. Tak, to mniej więcej wychodzi po prostu. Około 36 patroli. Będzie pieszych zaznaczam, nie motoryzowanych, tylko mówimy o patrolach pieszych. Czy ktoś z Państwa chciał zapytać? Zapytać Pana Przewodniczącego, ile jest patroli na terenie dzielnicy w ciągu miesiąca? Bo ja na przykład w ogóle nie widzę. Ale jakich patroli? Patroli na tych właśnie policji, o których... Pieszych? Tak. A to, że tak powiem, jeżeli przychodzą służby prewencyjne u nas i są tego, to są patrole pierwsze. Z mojej wiedzy. Powiedziałem przed sekundą, Grażynko.
na patrole piesze, nie zmotoryzowane. A czyli normalnie powoduje pan patrol? No czyli jeżeli są wyznaczane grupy takie do patrolu. A czy można się na razem koncesję dowiedzieć, ile godzin patroli pieszych jest na terenie dzielnicy 12 w ciągu miesiąca? Myślę, że można się dowiedzieć. No bardzo proszę się dowiedzieć. Bo ja osób się w ogóle patroli nie widzę. Bo patrole są, że tak powiem, interwencyjne i... No, ale jeżeli w ogóle żadnych nie ma, to po co dajemy na dodatkowe, jak to właśnie patrole? Na dodatkowe dajemy, że po prostu... Widocznie one nie są potrzebne, jeżeli ich nie ma. No dobrze, jak takie tłumaczenie jest, to ja przekażę, że tak powiem. No nie, no chcę się dowiedzieć, bo jeżeli żadnych patroli pieszych nikt nie widział, a nie wiem, czy ktoś widzi... Na wszystkich komisariach jak są czy ktoś widzi patrole, które na terenie dzielnicy dzielnicy? To się pyta. Grażyna, jesteś w Komisji Praworządności Rady Miasta, a nie jesteś. Byłam, ale tylko mówię tyle, że jeżdżę samochodem codziennie po fejdzie. Ja też jeżdżę. W ogóle nie widzę żadnych patroli, więc jeżeli patroli nie ma normalnie na terenie dzielnicy, bo ich nie widać, albo są takie liczne, to wydajemy na dodatkowe patrole pieniądze. Ja zapłacę, oczywiście zagłosuję, tylko chciałabym się dowiedzieć, ile tych patroli normalnych jest. Podajemy na dodatkowe, a nie na zwykłe. Proszę bardzo, pan Konrad miał podpuszczał. Zwykłe wynikają, że nie ma, ale zwykłe wynikają, nie ma potrzeby, skoro ich nie ma. Zwykłe wynikają po prostu ze statutu obowiązków, natomiast nie daje ale to, że ja w ogóle nie widzę żadnych patroli, żadnych. Bo to wynika z charakteru. Teraz widziałam, że patrol policyjny stał pod budynkiem klubu sportowego Poniarzko. Tak. Ja bym widziała, że stał tam pod budynku książki. Dobrze. Głosujemy jednak, proponuję do końca, żeby wykreśliła to, że zmiany są wynikiem obniżenia, bo my w tej uchwale nie obniżamy nic. Dobrze. To jest poprawka, no. Nie obniżamy. Głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nigdy, kto się wstrzyma? Ja bym tak, żeby było wiadomo. Trzy osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt Komisji Bezpieczeństwa.